Krzysztof Skwarczyński, witam serdecznie w kolejnym Iron Vlogu, czyli ironicznym przeglądzie najważniejszych wydarzeń z minionego tygodnia. Dzisiaj w ramach takiego urozmaicenia, żeby nie było nudno, mam trochę inny mikrofon niż zazwyczaj, nie taki krawatowy, tylko taki ręczny, bezprzewodowy. No, takie urozmaicenie. Niestety nie dorobiłem się jeszcze stojaka do tego mikrofonu, więc jeżeli chcecie, żebym miał stojak i chcecie wesprzeć kanał, to zachęcam do wsparcia kanału. Szczegóły są w opisie filmu. No, w tym tygodniu w naszym kraju nic specjalnego się nie wydarzyło, no bo czymże jest fakt, że rząd chce podnieść mniej więcej trzykrotnie kary za wykroczenia skarbowe? Czymże jest niezwykłym fakt, że Zbigniew Ziobro zapowiedział stworzenie nowego koryta, Rady Wolności Słowa w internecie? Nie mam pojęcia, czym ta rada ma się zajmować i średnio mnie to interesuje, bo podejrzewam, że i tak nie będzie mieć istotnego wpływu na wolność słowa w internecie. Czymże w końcu jest fakt, że pisowski ekspert przyznał otwarcie, że PiS rozwalił gospodarkę. No, czy kogoś jeszcze w tym kraju dziwią takie rzeczy? Ale nie jest tak całkiem źle, coś tam się jednak wydarzyło. Góralskie weto ruszyło z kopyta. Oprócz góralskiego weta ruszyły też weta w innych regionach. No więc akcja hashtag otwieramy trwa w najlepsze. Ja co prawda spodziewałem się, znaczy może miałem nadzieję na nieco większy odzew. Byłem co prawda w zeszłym tygodniu w czwartek w klubie Bugi na spotkaniu partyjnym, no ale to jest tylko jedno z kilku miejsc. Tutaj oczywiście ogromny szacun dla właścicieli klubu Bugi i klubu Wall Street. W klubie Wall Street miałem kiedyś też okazję występować ze stand-upem, więc bardzo, bardzo miło wspominam tamten lokal. No ale to jest, szacun, bo oni się otworzyli jako pierwsi. Natomiast no to jest tylko kilka z wielu lokali, które są we Wrocławiu. A żeby taka akcja, no bo większość cały czas stoi, a żeby taka akcja miała sens, no to musi być masowe, to się muszą wszystkie knajpy, hotele, restauracje, kluby pootwierać, puby i tak dalej, bo jeżeli to będzie tak wyglądać, że się otworzy tylko kilka lokali, jest duże miasto i na przykład tylko 5 czy 6 lokali jest otwartych, no to zaraz przyjdą jakieś służby porządkowe, policja, sanepid i ich powyłapują, więc... Więc to musi być masowe, tak żeby po prostu państwo nie było w stanie tego wszystkiego obrobić. Znaczy, co prawda są już wyroki sądów i to całkiem sporo ich jest, że właśnie te wszystkie kary za obostrzenia były nielegalne, że nie ma podstaw prawnych do karania za te obostrzenia. No ale przypomnę, że w Polsce nie ma prawa precedensu, no i teraz niech władza sądownicza na przykład dogada się z władzą wykonawczą albo niech przejdzie jakaś nowa ustawa w Sejmie albo zmieni się mądrość etapu, czy cokolwiek, no i sądom może się odwiedzieć. Ale, bądźmy dobrej myśli, no pan Pitoń, pomysłodawca tego całego weta, co prawda, on sam jest architektem i jemu rząd nie zabronił pracować, mam takie wrażenie, że jakby stara się tutaj umywać ręce i niby, mimo że się wykreował na lidera tego weta całego, no to jakby stara się nim nie być. Zwołał konferencję prasową i ogłosił wszem i wobec, że się otwieramy, chociaż sam się nie otworzył, bo tak jak mówiłem, nie był zamknięty. No i pachnie mi to troszeczkę takim lekkim trollingiem, ale mam nadzieję, że jakby się mylę w swojej ocenie, może wyjdzie z tego coś dobrego. Bądźmy dobrej myśli, wspierajmy przedsiębiorców, którzy się otwierają i cytując klasyka, alleluja i do przodu. W sumie skoro knajpy się otwierają, to rząd mógłby wprowadzić w końcu to Menelowe Plus. Najważniejsza wiadomość z minionego tygodnia. Joe Biden w końcu po wielu trudach i bojach został oficjalnie, ostatecznie zatwierdzony, zaprzysiężony na nowego prezydenta z United States of America. Ogromne gratulacje dla nowego amerykańskiego prezydenta i wyrazy współczucia dla amerykańskich wyborców. Stary prezydent idzie w odstawkę i lewica dąży do tego, żeby go skazać na zapomnienie. Jest cenzurowany, gdzie się da, tam poblokowali mu te wszystkie YouTube, Twittery i tak dalej, to znaczy tam chyba zdaje się, że zaczęli mu to odblokowywać, no w każdym razie. Nikt nie chce z nim współpracować, ludzie, którzy go popierali, tracą pracę, a ostatnio sam Macaulay Culkin, kiedyś wybitny aktor dziecięcy, a obecnie
były aktor dziecięcy zażądał, żeby usunąć Donalda Trumpa z jego filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. W zamierzchłych czasach, kiedy Donald Trump jeszcze nie był konserwatywnym prezydentem, tylko takim wahającym się raz republikańskim, a raz demokratycznym politykiem, bo przypomnę, że Donald Trump przez jakiś czas był w Partii Demokratycznej. No i z tamtych czasów na przykład pochodzi jego afera na temat pewnych nieeleganckich wypowiedzi na temat kobiet, no bo Partia Demokratyczna tak działa na ludzi. No w każdym razie występował w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku i jest tam scena, w której Donald Trump wskazuje młodemu Kevinowi drogę. No więc Kevin Macaulay Culkin zażądał, żeby usunąć tą scenę z filmu i nie jest to jakby nic nowego, zaskakującego, bo już wcześniej w telewizjach pojawiała się wersja tego filmu bez tej sceny. No więc tak jak mówię, Trump idzie w odstawkę i bardzo dobrze, bo powiedzmy sobie szczerze, Donald Trump nic dobrego nie zrobił. Co on dobrego zrobił dla Stanów Zjednoczonych? Nic. Znaczy tam co prawda obniżył podatek CIT, ale poza tym to nic dobrego nie zrobił, no bo z 35 do 21% obniżył, ale poza tym, oczywiście jeszcze zwiększył kwotę wolną od podatku dla małżeństw, no, ale poza tym generalnie nic dobrego nie zrobił. No i tam jeszcze podniósł dwukrotnie ulgę podatkową na dziecko. I deregulował gospodarkę, ale poza tym, poza akcją 2 za 1, czyli usunięcie dwóch dotychczasowych regulacji na każdą nową, no to poza tym nic dobrego nie zrobił. No i oczywiście tam dosyć mocno też ograniczył biurokrację w systemie ochrony zdrowia, dzięki czemu ceny leków spadły o dobre 10%. No i renegocjował niekorzystne umowy handlowe dla Stanów Zjednoczonych, ale poza tym nic dobrego nie zrobił. Ograniczył nielegalną imigrację, ale poza tym, powiedzmy sobie szczerze, nic dobrego nie zrobił. No i za jego rządów spadło bezrobocie do 3,5%, czyli do rekordowego poziomu od 50 lat. No a wśród czarnoskórych i latynosów to nawet w ogóle do historycznie niskich poziomów to bezrobocie spadło. Ale poza tym nic dobrego nie zrobił. Zdaje się, że 7 milionów ludzi przestało korzystać z kartek na żywność. No i przy okazji powstało 7 milionów nowych miejsc pracy, ale poza tym nic dobrego nie zrobił, a poza tym to nie są żadne zasługi. Powiedzmy sobie szczerze, wyborcom Joe Bidena nie zależy na pracy. Dyskryminacja na tle płciowym trwa w najlepsze w Wielkiej Brytanii. Niejaki Neil McClements, 50-letni mężczyzna Brytyjczyk, starał się o pracę w firmie. I co? I myślicie, że zdyskryminował jakąś kobietę? Nie, wręcz przeciwnie, został sam zdyskryminowany, ponieważ osoby, które miały pracować, znaczy które pracowały w tym zespole, w którym on miał pracować, bo był najlepszym kandydatem, ale te jednak rekruterki zdecydowały się go nie zatrudniać, ponieważ w tym zespole pracowały, zdaje się, że same kobiety i te nowoczesne, tolerancyjne, równouprawnione kobiety stwierdziły, że czułyby się niezręcznie, gdyby miały wydawać polecenia 50-letniemu mężczyźnie. I pan Neil McClements nie został zatrudniony. Oczywiście nie martwcie się o jego losy, bo zdaje się, że znalazł sobie jakąś tam inną pracę, a przy okazji dostał bardzo pozytywny wyrok w sądzie. 7580 funtów za to, że nie został zatrudniony, więc powiem szczerze, że jakbym się gdzieś zatrudniał do pracy, to w Wielkiej Brytanii sam bardzo chętnie dałbym się zdyskryminować. A skoro już mowa o dyskryminacji płciowej, to niejaka Indy Melling, 23-letnia absolwentka psychologii sądowej z Holandii, zorientowała się nagle, że karty do gry, takie normalne, standardowe karty do gry, 52 karty w talii plus 2 jokery albo czasem 3, jest dyskryminacyjna, dyskryminująca, ponieważ król jest starszy od królowej. Z tego, co kojarzę, to w historii zazwyczaj tak było, że właśnie był król, a królowa bardzo rzadko się zdarzała jako osoba, która rządziła. No ale widzę, że tutaj jakby lewica ma skłonność do fałszowania historii. No w każdym razie,
Indy Melling z Holandii wymyśliła sobie nową talię kart, która będzie neutralna płciowo i zamiast właśnie tam króla i królowej i czegoś tam jeszcze, to będzie sztabka złota będzie zamiast króla, a tam zamiast królowej to w ogóle nic nie będzie. Nie wiem, co będzie, nieważne. No w każdym razie ja czekam na taką prawdziwie neutralną talię kart, gdzie król będzie zrównany z królową, a walet będzie homoseksualny, a wszystkie postacie w kolorach pik i trefl będą czarnoskóre. Tak, a w Las Vegas będzie się grało w Afrojacka. Money.pl donosi, że obligacje rządowe w zeszłym roku były popularne jak nigdy dotąd. Polacy kupili je za 28 miliardów złotych. I dla niektórych jest to powód do radości, że te polskie obligacje są takie popularne. No więc może wyjaśnijmy, jak działają obligacje rządu, obligacje Skarbu Państwa działają w ten sposób, że rząd pożycza od ludzi pieniądze, a po roku, na przykład 28 miliardów, a po roku musi oddać te 28 miliardów. Plus odsetki, które w tym przypadku wynoszą, zdaje się, 0,5%. Przypomnę, że inflacja w zeszłym roku wyniosła 3,4 oficjalnie. No, więc rząd proponuje 0,5% odsetek i tutaj rodzi się pytanie, skąd rząd weźmie te 0,5%, czyli z 28 miliardów to będzie 140 milionów złotych. Skąd rząd weźmie te 140 milionów złotych? No właśnie od Polaków, którzy tak chętnie kupują obligacje. A skoro już jesteśmy przy gospodarce, przy finansach i tak dalej, no to minister finansów, pan Kościński, ten co to tak z takim akcentem brytyjskim mówi, ponieważ on jest poddany brytyjski i to jest w sumie bardzo ciekawe, że wielu właśnie ministrów w Polsce, mieliśmy wielu ministrów, którzy no niby byli Polakami, ale tak naprawdę byli Brytyjczykami. No więc no pan Sikorski na przykład przecież był poddanym brytyjskim. Pan Jan Wincent Rostowski, Jacek Rostowski też był poddanym brytyjskim. No i teraz mamy pana Kościńskiego, który właśnie mówił, że gotówka to bardzo niedobra jest i on teraz też właśnie poddany brytyjski apeluje do Polaków, żeby wydawali pieniądze, bo trzeba rozkręcić gospodarkę. No bo tak, no jakby tutaj może mały wykład z ekonomii, z makroekonomii. Kiedyś, przed Keynesem, ekonomia polegała na tym, że pracujesz po to, żeby coś zjeść, coś skonsumować. Po to jakby pracujesz, żeby wydać pieniądze. A teraz jest po Keynesie jest odwrotnie. Keynes sobie wymyślił, że będzie odwrotnie, że ludzie właśnie mają wydawać pieniądze po to, żeby inni ludzie produkowali. No tak mniej więcej w dużym skrócie działa to właśnie nakręcanie gospodarki, o którym mówi pan Kościński, więc jakby zachęca się ludzi do wydawania pieniędzy, stymuluje się ten popyt, przez co gospodarka hula, wskaźniki gospodarcze działają. Co prawda ludzie są mniej szczęśliwi, bo przez to więcej pracują, a gdyby na przykład ograniczyli swoje potrzeby, to byliby równie szczęśliwi. Co prawda PKB by spadło z tego powodu, ale ludzie byliby szczęśliwsi. No niestety dla większości ekonomistów PKB jest najważniejsze. No więc pan Kościński apeluje do Polaków, żeby wydawali pieniądze. Mówi, że oczywiście zachęcam wszystkich, żeby tę gotówkę, bo tam ubolewa nad tym, że Polacy mają dużo oszczędności w gotówce, gdzieś tam pokitrane w szafkach, no bo po co mają trzymać w banku, skoro stopy procentowe są na poziomie 0% i trzymając pieniądze w banku jakby nie masz żadnych jakby procentów z tego, że trzymasz te pieniądze w banku, a jedynie ponosisz ryzyko, że na przykład twój bank może zbankrutować albo twój bank dojdzie do wniosku, że ma problemy finansowe i musi ci zabrać te pieniądze, bo takie w Polsce jest prawo, że jak bank ma problemy finansowe, to może zabrać oszczędności i były takie już przypadki w Polsce. Przypomnę, w zeszłym roku przecież była afera z jakimś tam bankiem spółdzielczym, który w pewnym momencie jakby zabrał pieniądze ludzi i spoko. No, więc ludzie jakby wypłacają masowo gotówkę z banku i trzymają sobie to gdzieś po szafkach i pan Kościński ubolewa nad tym bardzo i mówi, że oczywiście ja zachęcam wszystkich, żeby tę gotówkę wyciągnąć i włożyć do banku i wtedy przynajmniej jest w systemie bankowym i można udzielać kredytów i rozkręcać gospodarkę. No więc, panie Kościński, jak chcecie rozkręcić gospodarkę,
to przede wszystkim pozwólcie ludziom działać, a po drugie przestańcie ich okradać z owoców ich pracy. Czyli mówiąc po waszemu, skończcie w końcu ten lockdown i uproście przepisy i obniżcie podatki. Ewentualnie, jak chcecie mieć więcej pieniędzy w systemie bankowym, to przestańcie obniżać stopy procentowe, tylko je podnieście, bo jest inflacja i wtedy ludzie wpłacą te pieniądze do banku, ale jak będą wyższe stopy procentowe, to też będą wyższe ceny kredytów, więc ludzie nie będą brali tych kredytów i nie będą rozkręcali gospodarki. No nie wiem, no zrobiliście bajzel, to coś wymyślcie, zróbcie coś z tym. No więc oczywiście nie możecie jakby zlikwidować biurokracji i obniżyć podatków, bo wtedy ktoś się może zorientować, że wy, ekonomiści, jesteście nikomu do niczego niepotrzebni, że gospodarka świetnie sobie radzi bez was. Rządzie kochany, wasz wiceminister finansów Patkowski jakiś czas temu mówił, że to jest jakby dobrze, że gospodarka jest zamknięta, bo ludzie nie wydają pieniędzy i dzięki temu mają więcej pieniędzy i mówił, że to jest dobrze, że ludzie mają więcej pieniędzy, bo dzięki temu są bogatsi. A teraz wasz minister finansów mówi, że to jest źle, że Polacy mają więcej pieniędzy, bo przez to staną się biedniejsi, bo nie wydają tych pieniędzy. Ludzie w rządzie, wy się tam w końcu na coś zdecydujcie, dobrze? Na koniec smutna wiadomość, już bez śmieszkowania i bez tych wszystkich eufemizmów, których zazwyczaj używam po to, żeby YouTube nie wyłączył mi monetyzacji. W Niemczech zamordowano 750 Żydów, którzy chronili się w synagodze. No po prostu wyprowadzono ich przed synagogę i rozstrzelano. Oczywiście jest to nieprawda, co mówię, jest to fake news, ale gdyby to była prawda, to być może pani posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy nie pisałaby takich bzdur w stylu, a po co oni się tam wpakowali, dlaczego nie uszanowali miejscowych wierzeń. Oczywiście, tak jak mówię, jest to nieprawda. Prawda jest taka, że zamordowani zostali chrześcijanie i nie w Niemczech, tylko w Etiopii. No i oczywiście jakby pomijając fakt, że ten komentarz pani Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej jest wstrętny, paskudny i no tutaj jakby cytując klasyka, nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pani postępowanie, pani poseł, czy pani posłanko, czy jak tam chcesz, żeby cię tytułować. Znaczy, no po prostu przedstawicielko swoich wyborców, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście pani lewicowa posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska wykazała się przy okazji ignorancją, ponieważ ci zabici ludzie to nie byli katolicy, tylko to byli przedstawiciele etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, czyli wyznawcy właśnie miejscowych wierzeń, pani posłanko. Tutaj oczywiście też jakby chodzi oczywiście o sprawę z zeszłego roku, z grudnia zeszłego roku, gdzie w Etiopii no, tam trwał jakiś konflikt zbrojny i oczywiście też jakieś tam pojawiły się sugestie, że to był atak na tle religijnym, którego dokonali muzułmanie. Nie, to dokonały jakieś tam bojówki. Zresztą to raczej bez znaczenia, no bo no, jakieś bydlęta tego dokonały, po prostu powiedzmy sobie szczerze. Ale warto o tym wspomnieć, żeby zwrócić uwagę na poziom empatii i tolerancji wśród niektórych lewicowych polityków.